dobry. Dzień dobry, witam się we vlogmasie numer 11 z samochodu. Wcześniej musiałam go sobie odśnieżyć, zapomniałam o tym, nie wzięłam rękawiczek. Kurde, mam takie skostniałe ręce, nie ma. Nie ma wychodzenia, od dzisiaj po prostu już sobie obiecuję, nie ma wychodzenia z domu bez czapki i rękawiczek. Myślę, a szybko wsiądę, wrócę i będzie super. Nie, nie, słuchajcie, nie. Rękawiczki być muszą, więc kurde, bez rękawiczek odśnieżyłam. Gdzie jadę? No jadę do paczkomatu. Teraz paczkomata mi jest tak, że trzeba szybko odbierać, bo za chwilę ta paczka wróci i będzie lipa. Więc tak wygląda mój dzień, tak wygląda moje życie. Tam i z powrotem do paczkomatu. Jadę. O, jadę. Znowu sypie śnieg, znowu nas po prostu przysypuje. Co to przyszło? Kolejne jedzenie kocie. Jak widzieliście, Stefanek teraz je Butchersa. O, widzi puszki, się domaga. Butchersa, różne smaki. Całkiem spoko skład. Zobaczcie, kurczak 38 strąg, 4 wątróbka, 4 jakieś tam minerały. Najważniejsze, żeby nie miało zboża. Nie ma, więc Butchers jak najbardziej na tak, to co przetestowaliśmy, no ale zobaczymy, czy mu będzie smakowało. Teraz wyczaiłam coś takiego, pan mięsko, indyk z królikiem i było, że 96,6 mięsa, no ale nie róbmy jaj, zobaczmy w składzie, skład 50 czy indyk, ale z tego jest 24% mięsa, 9 wątroby, 9 płuca, 8 żołądki, 3 serca, bulion, 15 królika, 7 mięsa, 3 serca, 3 nerki, 2% płuca, jabłko, jakieś minerały, olej i tak dalej. Także to jest bardzo dobry skład, więc chciałabym, żeby to przetestował. Chciałabym to przetestować. Wszystkie składy, które mają około 4% mięsa, jakiegoś na przykład macie kurczak, macie konserwę dla kotka z kurczakiem, ale tego kurczaka tam jest 4%. To sobie wyobraźcie, czego tam jest jeszcze więcej, czego tam jest 96% pozostałości. To jeszcze jest wieprzowina z jeleniem. Sobie możecie zerknąć. Proszę bardzo, 53 wieprzowina, 15 jeleń. Także spoko, spoko składy, dbamy o to, bo wiemy, że Stefan nie lubi z bazylią, a czy tu jest napisane, że z tymiankiem, o proszę bardzo, z tymiankiem, nie lubi żadnych tanioszek, po tanioszkach miał problemy, więc absolutnie nie stać nas na takie problemy, nie stać nas na wydawanie hajsu u weterynarza, więc stawiamy tylko i wyłącznie na mokre jedzenie, bo on je tylko mokre jedzenie. Teraz je rano na śniadanie i na taką obiadokolację. Dwa razy dziennie je i to jest wystarczające. O Jezu, on mnie tutaj po prostu już atakuje. Więc testujemy teraz coś innego, a na co dzień? Na co dzień do tej pory je Doliny Noteci Premium. Czy no już tak od 3 dobrych lat, więc stwierdziłam, że spróbujemy czegoś innego. Tak mu trochę pomieszamy, jaki tu jest skład. Kurde, gdzie tu jest skład? Tu jest taki skład. Wołowina 25, jest wypisane co jest. Nie najlepszy, nie najgorszy. Na pewno jeden z lepszych, no ale widzieliście, tam te składy są o wiele, wiele fajniejsze, więc normalnie on je to. To mu bardzo przypadło do gustu, różne smaki kaczki, łososia, kurczaka, cielęcinę, ale testujemy. Taki rozpieszczony kot, takie pyszności. A w drugiej paczce zamówiłam sobie ocet jabłkowy, bo mogłyście zobaczyć w jednym z vlogów, że piję taką miksturę o poranku. Pół litra wody, łyżka octu jabłkowego, dwie łyżki wyciśniętej cytryny, więc zamówiłam sobie taki za 7 zeta. Był 400 ml, do tego jeszcze sezam, nie mogłam nigdzie znaleźć sezamu, a mam w planie zrobić kurczaka takiego trochę po tajsku, trochę, no wiecie, tak ładnie z sezamkiem kurczaka zrobić, więc zamówiłam w bardzo dobrej cenie, też to wszystko było, to wszystko na Allegro, no halo.
No i na ile nam starcza taka puszka? Puszka tej Doliny Noteci starcza nam na jakieś 2-3 dni. Zależy, czy on po prostu coś jeszcze w międzyczasie podjada. Zależy, czy on sobie życzy coś poobiadowego. W sensie nieraz mu rzucę surowe mięsko po prostu z obiadu, jak tutaj kroję, czy tam jakieś tłuścinki, to on sobie to szamnie i wtedy nie potrzebuje, jakby tego drugiego posiłku, nie jest w ogóle głodny. Więc 2-3 dni taka puszka i taka puszka kosztuje około 5-6 zł. Więc no tak to wygląda z kotkami. A jeszcze widzę, że takie snaki były w paczce. Może jakiś gratis. Takie snaki i takie treats. Prima Cut Chicken z tą choć miętką. O, ciekawe, co będzie wyprawiał. Pamiętacie, jak w zeszłym roku miałam fazę na herbatkę pomarańczową? Wyciągnęłam wszystkie te moje przyprawy, anerz, laski cynamonu, tu mam goździki i tu mam jeszcze nieotwarty kardamon w takich ziarenkach. Bardzo fajne to są rzeczy. Mam też pomarańczkę, tu już mi się parzy herbatka, więc robimy. Głowa spod czapki, brzema rozgięta, zdrówko. To co, otwieramy sobie kalendarz adwentowy. Chwila, moment, a jakie mam, popatrzcie, jaki mam dzisiaj sweterek z ciastkiem. To jest sweterek z Ula Popken. Proszę bardzo, otwieramy 11, żeby nie było, co my tu w środku mamy. Coś takiego. To jest krem do rąk SOS z marki Barnangen. Myślę, że to się może tak czyta, może nie. SOS-owy krem do rąk. Wegańska formuła. Bardzo fajnie, nie wiem, czy go teraz będę otwierać, bo mam już pootwierane inne kremy, których teraz używam, ale to jest jakiś taki naturalny origin, regenerujący krem do rąk z bawełną nordycką i do bardzo suchej i szorstkiej skóry. Przyda się fajnie, kremów do rąk nigdy za wiele. Powiem wam, że wiecie co robię? Chowam te pudełeczka, bo to się może przydać jeszcze do jakiegoś kalendarza adwentowego. Nie wiem dla kogo. Może dla bąbelków to pójdzie, kolor różowy. Może to pójdzie dla bąbelków albo dla kogoś innego, bo fajny kalendarz, z tego można wyczarować jakieś po prostu drobnostki do środka powkładać, czy jakieś słodycze, czy jakieś po prostu pierdołki, figurki do zabawy. No, może ja taki kalendarz zrobię na przyszły rok dla bąbelków. Zobaczymy. No, także krem do rąk dzisiaj, bardzo jestem zadowolona. Proszę bardzo. Ogólnie to jestem bardzo zadowolona z tego kalendarza. A co mam jeszcze do zrobienia? Jeszcze wam wspomnę. Dzisiaj jeszcze gotowanie. Dzisiaj jeszcze gotowanie mam w planie zrobić... Stefanek na kaloryferze. Dzisiaj w planie mam zrobić jeszcze kapuśniak. Wymyśliłam sobie kapuśniak do zrobienia. Coś takiego rozgrzewającego, fajnego, zimowego. Więc zupa, kapuśniak. Jeszcze mam sprzątanie, jeszcze mam składanie ubrań, bo dzisiaj było pranie.
pranie, suszenie i składanie filmów. Składanie filmów. Cały czas jestem na etapie składania filmów, także lecę dalej. Lecę dalej z tym dniem, a już zaczyna się robić ciemno. Ale wyszedł mi naprawdę dobry kapuśniak. Zrobiłam taki wielki gar. No i co, nie zmieści mi się do lodówki, więc wynoszę go na balkon. Też macie taki sposób, szczególnie po Wigilii, szczególnie po świętach, jak się nic nie mieści do lodówki. A ja tak normalnie. Proszę, gar z kapuśniaczkiem będzie jeszcze na jutro.